Cześć, witam Was w moim kolejnym filmie. Dziś będzie taka prezentacja Androida 4.04, który przygotowałem. Został on przeze mnie odchudzony. I dzięki temu mieści się nam w całej pamięci Losze. Jak widzimy, system nawet działa sprawnie na standardowych traktowaniach procesora. No to pierwszy telefon. To wiemy, jak wygląda. Jak na Androidzie. Dużo wygodne cyfry. Kontakty, no to kontakty. Trzeci klawisz to mamy wejście do menu. Czwarty, wiadomości SMS. Piąty, internet. Nie mam podłączonego internetu, to na razie nie będę pokazywał. No i dalej. Advanced Task Killer, to mój program, aparat. Aparat już w Androidzie 4.04 nie jest tak jak w tych wcześniejszych na pełnym ekranie, tylko właśnie jest tak kawałkiem. Teraz zobaczymy ustawienia. No to jest rozmiar. To 5 megapikseli, tak jak powinno być. A co jest nagrywaniem? Nagrywanie, nie mamy nic napisane, ale na pewno się pojawi tam odnośnik do filmiku. A no i jeszcze co nowego, no to jest tryb panoramy. Tego nie mieliśmy w starszych wersjach. Dobrze, dalej. No to Apollo, to mamy odtwarzacz muzyki. Wszystko to, co mamy na karcie. Teraz puszczę Wam ten kawałek, co wcześniej. Tutaj gra troszeczkę głośniej. Następne to korektor graficzny. Włączamy tę piosenkę. Dalej następne, no to galeria. To galeria. Gmail, poczta, internet, internet, kalendarz, kalendarz. Kalkulator, no tutaj akurat. Szczerze, ten kalkulator mi się tu za bardzo nie podoba. Jakaś uboga taka jest tutaj ta wersja. Latarka, no to latarka z różnymi dodatkami, bo możemy ją ustawić maksymalną jasność, miganie, taki efekt stroboskopu. Dalej, lokalnie, mapy, no to wiemy. Mi File Explorer, no to jest to menadżer plików, pokazuje na karcie i FTP pliki, mapy, a mapy zapomniałem włączyć, chociaż nam się nie wczytają, bo nie mam internetu. Nawigacja, no to też. Osoby, no to kontakty. Pobrane, no to pliki pobrane, poczta. Wygląda ona już tutaj trochę inaczej. Rejestrator dźwięku, no to dyktafon.
sklep Play, no to już wszyscy chyba wiedzą. SMS, no to już też wam pokazywałem. Super User. To też wiemy. Telefon, telefon, ustawienia, ustawienia. Ustawienia Google, no to ustawienia od Kogli. Ustawienia. Następne to mamy ustawienia. Coś chyba wyłączyłem, nie. YouTube, no to YouTube. O, możecie moje filmiki oglądać. Udostępnione są chyba na komórki. Zegar, no to zegar. I alarm. Zestaw narzędzi SIM. No to narzędzia od sieci. Teraz ustawienia. Jeszcze przyjrzymy. No to Wi-Fi, to Wi-Fi. Bluetooth, Bluetooth. Użycie danych. Tutaj nam się wyświetlają zużyte dane. O, dzisiaj właśnie z karty SIM pobrało mi 50 mega internetu. Tutaj oczywiście reszta ustawień sieci komórkowej i punktu dostępu Wi-Fi bądź USB. Interfejs, no to launcher. Jest tutaj Trebuchet. Tak. Tu ekran blokady, motywy, system. Dźwięk. No to dzwonki różne, dźwięki. Wyświetlacz, no to wyświetlacz, jasność, obracanie. Pamięć. To pamięć dostępna. Właśnie, pamięć całkowita. Mamy dostępne 280 mega. Z tego 150 mega zabiera nam system i reszta innych aplikacji. Bateria, no to pokazuje nam stan baterii. Aplikacje, jakie mamy ściągnięte, jakie są na karcie i jakie aktualnie pracują. Trochę sporo jest zużywanego RAMu, 224 mega, a wolne 190. Profile, konta i synchronizacji, usługi lokalizacyjne, zabezpieczenia, język, klawiatura, głos, kopie i kasowanie danych. To nie będę wam pokazywał, bo to chyba każdy wie. System, data i czas, no to ustawienia daty i czasu, to co mamy na samym początku w konfiguracji. Ułatwienia dostępu, no to aplikacje te, między innymi też sterowanie głosowe, duża czcionka, opcje programistyczne. Wydajność, no to tutaj możemy podkręcać sobie procesor. Na tym kernelu akurat mamy do 1.2. Ja zostawię na standardowej, bo tak według mnie działa dobrze. Informacja o telefonie już ostatnie. Numer modelu Nexus HD2, wersja systemu Android 4.0.4. Pamięć RAM 410 MB, procesor ARM V7. Procesor rewizji drugiej. Numer komplikacji Nexus HD2 Ice Cream Sandwich Cyanogen Mod 9 wersja 3.0b. No i jeszcze teraz pokażę wam te, co oznaczają te klawisze. Tu mamy rejestr połączeń, domek to domek, Windows, no to jest ustawienia, strzałeczko to jest cofnij. I tutaj mamy wygaszenie ekranu. Akurat to, co mi się podoba, bo to fajnie nawet się wygasza. W tym filmie no to chyba na tyle. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Będzie jeszcze instalowanie kilku ROMów Android. Jeszcze może wkrótce będzie instalacja sposobem DataNXT. Też jakoś za bardzo jej nie lubię, no ale zobaczymy. To wszystkich jeszcze raz serdecznie zapraszam i pozdrawiam.